Kliknij na wykres, aby narysować trapes z kątami prostymi położonymi w punktach -6, 6 i minus 6, minus 2 z innym wierzchołkiem o współrzędnych 2, minus 2 i oboku o długości 10 jednostek, który jest równoległy do osi x. Czyli mamy narysować trapez, mamy podane wierzchołki, trzy wierzchołki: pierwszy x równe minus 6, y równe 6, drugi x równe minus 6, y równe minus 2 i trzeci x równe 2. Y równe minus 2. Nie mamy czwartego wierzchołka, ale wiemy, że jeden z boków ma mieć długość 10 jednostek i ma być równoległy do osi x. Mamy narysować trapez. Możemy zacząć od narysowania jego trzech wierzchołków: minus 6 i 6. x równe minus 6 i y równe 6. Czyli tutaj. Klikamy. No nie bardzo, trzeba go przesunąć. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to każdy z narysowanych punktów możemy przenieść do kosza: czyli. No, coś na bardzo nie wychodzi. Coś tu nie działa w tym zadaniu. No dobra, spróbujemy inaczej. Ma być to punkt minus 6, 6. No i udało się. minus 6, 6. To jest ten wierzchołek. I wiemy z treści zadania, że przy tym wierzchołku kąt wewnętrzny figury ma być kątem prostym. Jedziemy dalej. Minus 6 i minus 2 to będzie następny wierzchołek. x równa się minus 6, y równa się minus 2. Czyli tutaj klikamy, znowu nie wyszło, znowu trzeba go przesunąć. Minus 6 i minus 2 jest drugi wierzchołek. Trzeci wierzchołek leży w punkcie 2 i minus 2. Rysujemy go. x równe 2, y równe. Minus 2, czyli tu, klikamy, nie wyszło, poprawiamy, jest. Mamy dwa boki trapezu i rzeczywiście kąt wewnętrzny przy tym wierzchołku, to jest wierzchołek minus 6, minus 2, rzeczywiście jest kątem prostym, tak jak tutaj w zadaniu jest powiedziane. Jeden z boków ma mieć długość 10 jednostek i musi być równoległy do osi OX. To na pewno nie jest ten bok, bo ten bok ma 1, 2.

W takim razie, jeżeli to ma być trapez i jeden z jego boków o długości 10 jednostek ma być równoległy do osi OX, to na pewno nie będzie bok, który się zaczyna w tym wierzchołku i idzie gdzieś tutaj do góry, nie może być równoległy. To musi być bok, który się zaczyna w tym wierzchołku. Jeżeli ma mieć 10 jednostek i ma być równoległy do osi X, no to policzmy jaki ma być długi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Tutaj musi być czwarty wierzchołek trapezu, żeby wszystko się zgadzało. Znów nam nie wyszło. Poprawimy. Poprawimy. 10, minus 6 i 4 to jest 10. Liczymy jeszcze raz. 2, 4, 6, 8, 10. I jeżeli klikniemy jeszcze raz pierwszy z wierzchołków, to Powinien nam się pojawić ostatni brakujący bok trapezu. Klikamy, jest i rzeczywiście tu jest kąt prosty, i tu jest kąt prosty, tak jak było w zadaniu powiedziane. Trzy wierzchołki, których współrzędne były w zadaniu podane, to są te trzy wierzchołki i czwarty, którego położenie wynika z tego, że ten bok jest równoległy do osi x i ma długość 10 jednostek. I sprawdzamy odpowiedź. Wszystko się zgadza.